Cześć wszystkim, Jakub Kobosko, tutaj przy projekcie razem współpracujemy z Aderlo i dostarczamy naszą technologię metaversową właśnie dla projektu wirtualnej galerii handlowej. Ja myślę, że tutaj Grzegorz, CEO Aderlo zaraz Wam przybliży, co to jest Aderlo, że to już jest istniejący marketplace i dlaczego wchodzi w technologię metavers. Tak, Grzegorz Ciupek, CEO IKAD e commerce i CEO Aderlo, Aderlo Metaverse. Słuchajcie, generalnie widzę, że wszyscy tutaj będący interesują się kryptowalutami, interesują się tematem krypto, takie... Tematy powszednie to metaverse, web 3.0, i tak się wszyscy zastanawiamy. Ok, idziemy w stronę wirtualnego świata, ale teraz jak to skeszować? Czyli co zrobić, żeby zatrzymać tych użytkowników? I dzisiaj musimy dać ludziom, czyli osobom, które są konsumentami, odbiorcami tego, co im dostarczamy, coś, do czego oni są przyzwyczajeni, albo dać im coś, do czego ich nauczymy, ale nie zmieniając ich przyzwyczajeń. I teraz słuchajcie. W 2011 roku prowadziłem własne sklepy internetowe i pościel i AGD Comp i współpracowałem z producentami bezpośrednio, e, aktualizując stany, gdzie nie było tej automatyzacji całej. Wszystko było trzeba robić ręcznie, pomimo tego, że obroty były fajne, to jednak zrezygnowaliśmy po czasie z tego, dlatego że dużo czasu nam to zabierało, a często było tak, że klienci, którzy kupowali produkty, tych produktów po prostu nie dostawali, bo ich już nie było nawet u producenta. W 2015 roku na jednym z takich eventów ogłosiliśmy powstanie świetnego projektu łączącego producentów hurtowników i dostarczamy świetne rozwiązanie dla osób które rozpoczynają dzisiaj przygodę w e-commerce w e-commerce ale w znaczeniu takim że wspólnie jako firma dostarczamy kompleksowe rozwiązanie czyli pełną obsługę od A do Z czyli otwieranie sklepu internetowego obsługę klienta obsługę zwrotów reklamacji wiele innych rzeczy dzisiaj w październiku wystartowaliśmy, tak naprawdę po bardzo długim okresie czasu budowy platformy. I słuchajcie, dzisiaj robimy te kilkaset tysięcy złotych już miesięcznego przychodu. W planie mamy. Robienie bardzo dużych obrotów, dlatego że do sieci w ciągu pięciu lat do każdego kraju, do którego wchodzimy, mamy w planie podpiąć 10 tysięcy sklepów internetowych. I słuchajcie, to jest jeden z działań z modelu biznesowego. Natomiast drugi to jest tworzenie własnego marketplace. U. Dzisiaj widzimy, w jaki sposób odbywa się sprzedaż na marketplace, jakie właśnie prawa obowiązują na marketplace'ach. Takie główne w Polsce no to Allegro, prawda? Główny marketplace na świecie Amazon. Wiemy, że sprzedawcy sprzedają tam swoje produkty, natomiast jest wiele tych samych produktów. W Aderlo, jako własnym marketplace, wprowadzamy rozwiązanie, gdzie Osoby sprzedające podłączają się do produktu, który już istnieje na platformie, dlatego że Wikad E-Commerce dzisiaj współpracujemy ze 150 hurtowniami i producentami, dysponujemy bazą na poziomie 800 tysięcy produktów i cały czas dochodzą nowe produkty. W Aderlo te wszystkie produkty od razu znajdują się w marketplace. Sprzedawcy, którzy będą wpuszczani, podłączają się do sprzedaży tych gotowych produktów, które tam są. I teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o Aderlo. To całą platformę przewidzieliśmy już w 2018 roku. Właściwie 2017 rok, jak zaczęliśmy pracować nad stworzeniem całego systemu Aderlo, to w 2018 roku powstała dokładnie ta grafika, wirtualnej galerii, czyli świata, do którego wszyscy zmierzamy i chcemy dzisiaj zmienić doświadczenia użytkownika pod względem decyzji, na podstawie których on dokonuje zakupy w internecie. Myślę, że dzisiaj głównie decyduje obraz albo emocjonalny opis, możemy dołożyć o wiele więcej rzeczy. Jeszcze nie wiedzieliśmy, co to jest metavers, nie wiedzieliśmy, co to jest NFT i w jaki sposób możemy to wykorzystać, dając odpowiednią wartość użytkownikom. Dlatego dzisiaj właśnie przy współpracy Planetary z Jakubem wspólnie razem opowiemy Wam o założeniach chyba najlepszego w tym momencie metaversu na całym świecie, ale takiego, który daje realną wartość użytkownikowi i pozwala zachować go właśnie, żeby wracał z powrotem do tego metaversu, bo po prostu będzie to dla niego ogromna korzyść. Tak jest i słuchajcie, ten e-commerce, o którym mówiliśmy podczas debaty odnośnie metaversu, to jest jedna z tych trzech branż, jedna z tych trzech branż, która może najszybciej e, zaadoptować się w metavers i być tym early adopterem, to jest właśnie ten e-commerce i w to bardzo byśmy chcieli nacisk na to kładziemy, żeby właśnie ten e-commerce rozwijał się także w Metaverse, ale jeszcze chciałbym zanim przejdziemy do samej galerii wirtualnego świata, wirtualnej galerii handlowej, żeby Grzegorz tutaj opowiedział o tym, jak portal, sam portal Aderlo jest połączony z Web3, ponieważ tutaj mamy niesamowicie dobre zastosowanie i cashback coinów i NFT i chcielibyśmy po prostu, żeby Grzegorz nam o tym opowiedział. I to wszystko oczywiście już gotowe, bo ja chciałbym tutaj pod Podkreślić, że mówimy o projektach, połączeniu dwóch projektów, które już są gotowe. Przede wszystkim marketplace i gotowej technologii metaversowej tworzenia awataru, chodzenia po wirtualnym świecie. Każdy z Was może pobrać z App Store i Google Play naszą aplikację planetary i zobaczyć, jak będzie wyglądała, wyobrazić sobie też, jak będzie wyglądała wirtualna galeria handlowa. Słuchajcie, branża e-commerce, to też zastanawialiśmy się nad wieloma aspektami w branży e-commerce, bo mówimy, OK, krypto, możemy zaimplementować krypto, ktoś kupuje za pomocą krypto. W marketplace, ale dlaczego my mielibyśmy... nie To jest cel za x lat, żeby można było zapisać. Dokładnie tak, produkty. ale teraz słuchajcie, i teraz implementujemy na przykład krypto do marketplace, do sklepów internetowych, no nie? I teraz mówimy, okej, okay, bo takie hmm, rady od różnych osób, weźcie w krypto, ludzie będą kupowali za pomocą krypto, będziemy robić duże obroty, i tak dalej za krypto, dzięki temu tokeny pójdą do góry i tak dalej. Ale teraz ludzie nie patrzą na to, że przyzwyczajeni są konsumenci dzisiaj do wydawania za pomocą blika, czyli finalizowania transakcji, tak? Czyli odrzucicie czyli byśmy 50% transakcji, które są w internecie, odrzucając główne metody płatności tylko dlatego, żeby podbić token. I teraz odwracamy sytuację. Może dojść do sytuacji, kiedy widoczna jest na blockchainie każda transakcja, ale tu, w tle y, dzieją się te wszystkie transakcje pod względem właśnie y, dokonywania zakupów za pomocą kryptowaluty, korzystając standardowo z blika i metod, które konsumenci y, lubią i których używają na co dzień. I teraz, żeby to wszystko było możliwe i osiągnięcie dużych przepływów, wolumenów obrotowych, bo celujemy w 5% wartości rynku każdego tak naprawdę kraju, do którego wejdziemy, w ciągu 5 lat przy dużej ilości sklepów internetowych, stawianiu własnego marketplace'a i budowy całego ekosystemu. I to są duże, naprawdę duże wolumeny obrotowe, ale jesteśmy w stanie to zrobić przy minimalnych obrotach na jednym sklepie internetowym razy duża ilość sklepów internetowych, które. Stawiamy w systemie. I teraz powstał marketplace aderlo.pl. Do tego był potrzebny system zarządzania sklepami internetowymi. I cała platforma, w której osoba, która zakłada sklep internetowy, ma do dyspozycji bogatą ofertę produktową, gdzie paroma kliknięciami tak naprawdę dodaje produkty do swojego sklepu, nie musi podpisywać umów z żadną hurtownią, z żadnym producentem, bo tym wszystkim zajmuje się e-commerce, czyli pełna obsługa, zwroty, reklamacje, zapytania od klientów, wszystko od A do Z jest realizowane przez e-commerce, a osoba, która prowadzi sklep internetowy, ma główne zadanie e, robienie marketingu i wypłacanie zysku z całego systemu. Dzięki takiemu rozwiązaniu może prowadzić biznes z dowolnego miejsca e, na świecie. Oprócz tego, słuchajcie, e, cały system zarządzania w ogóle zamówieniami od strony firmy, gdzie w imieniu danego sklepu internetowego realizowane są zamówienia, no i oczywiście prowadzona konwersacja z klientami, a do czego dostęp ma oczywiście osoba, która jest właścicielem takiego sklepu internetowego. I słuchajcie, Metaverse. Metaverse. I tutaj przechodzimy do mojej części, czyli słuchajcie, wyobraźmy sobie, e, macie sporo czasu, chcecie zrobić zakupy, e, wiadomo, spędzicie w internecie kilka godzin szukając najlepszego, najtańszego produktu, ale nie to was nie interesuje. Chcecie sobie wziąć na wejść na swój telefon, pochodzić, e, tworzycie siebie, tworzycie siebie, wiecie jak wyglądacie, e, podoba wam się to, e, możecie stworzyć siebie ładniejszego niż w świecie rzeczywistym i wchodzicie do wirtualnej galerii handlowej. W wirtualnej galerii handlowej widzicie bardzo dużo pięknych witryn, sklepów, co inni ludzie, wszyscy sobie chodzą na banerach. Po środku tej galerii widzicie e, reklamy, które was zachęcają do zakupu e, danych produktów, i wchodzicie sobie do sklepu. E, wchodzicie do sklepu, wirtualnego sklepu, w którym są e, oczywiście oprócz innych klientów z wy, spółki, które wyglądają jak w sklepie rzeczywistym. Następnie e, podchodzicie do kasiera, do sprzedawcy i możecie zapytać e, go e, o konkretną rzecz. E, czy posiadają taki produkt w asortymencie, dlaczego wybrać ten produkt, a nie inny, na przykład kupujecie komputer, dlaczego wybrać jeden model, a nie drugi. Ten sprzedawca jako awatar podchodzi do takiej półki, pokazuje Wam, wyświetla się od razu cała gama informacji o tym produkcie, wraz z filmem pokazującym, dlaczego ten produkt jest najlepszy. Na środku tego sklepu lewituje i unosi się góra dół. Najnowszy model komputera, który zachęca Was do zakupu i macie bezpośredni kontakt z sprzedawcą. Możecie rozmawiać z nim nie tylko na czacie całego sklepu, gdzie wszyscy widzą wasze rozmowy, ale także na czacie prywatnym, e, gdzie po prostu w, rozmawiacie tylko z nimi, nikt tego nie widzi. Jesteście awatarem, jesteście anonimowi, możecie zadać jakiekolwiek chcecie pytania i możecie też rozmawiać jako VR calls, czyli e, a, w, a widzicie swojego awatara i awatara e, m, sprzedawcy tak jak choćby na Instagramie czy FaceTime i m, możecie odwzorowywać swoje ruchy, e, ruchy całej mimiki twarzy. E, wybieracie świetny swój produkt, e, macie Pełną obsługę jesteście zadowoleni, kupujecie produkt. Kupujecie produkt, dostajecie dodatkowo cashback w postaci coinów, e, ACC coinów na swój portfel. E, wszyscy w sklepie widzą, możecie się pochwalić tym produktem. Wszyscy w sklepie widzą, że zakupiliście ten produkt. E, cały wasz awatar jest szczęśliwy, ten produkt dodatkowo wyświetla się nad głową waszego awatara e, przez długi czas, chodząc po dalszej galerii, dostajecie zniżkę na kolejne produkty, a w dodatku ten produkt kupiliście najtaniej, ponieważ w wirtualnej galerii przede wszystkim na początku początku, żeby onboardować nowych ludzi, jest dodatkowo 5% taniej niż na zwykłym marketplace. To jest taki mechanizm od strony usera. Jesteście zadowoleni, wykonaliście zakupy, ale od strony posiadacza sklepu i posiadaczy sklepu to jest mechanizm pozwalający po prostu sprzedawać więcej produktów i mieć więcej usatysfakcjonowanych klientów. Po pierwsze, dostarczacie nowe możliwości obsługi, dodatkowo marketingowo jeszcze w dzisiejszych czasach wejście w metaverse, pokazanie swojego sklepu w wirtualnym Galerii Handlowej to jest game changer, i możecie z tym robić cokolwiek chcecie. Możecie organizować, tak jak tutaj widzicie, live y sprzedażowe, gdzie po prostu w swoim sklepie zamiast lady, za ladą się wyświetla ekran w momencie liveu sprzedażowego, na którego wstęp mają na przykład tylko posiadacze NFT waszego, waszego brandu, waszej marki, albo ktoś, kto specjalnie e, gdzieś tam dopłacił, albo dostał, jest stałym klientem, zasubskrybował waszego newslettera, więc ma wstęp na tego live sprzedażowego, gdzie na przykład e, sprzedajecie e, końcówki serii i pokazujecie, dlaczego. Jeden produkt jest lepszy od drugiego, i podczas tego live'a również można zadawać pytania i sprzedawać dużo więcej produktów. A przede wszystkim produktów, które są często nie do sprzedania w klasycznym, na klasycznym marketplace. Ie. Klienci, którzy kupią taki produkt, ich awatar. Widzą, wszyscy widzą, że oni kupili ten produkt. Awatar się cieszy, tak jak już wspomniałem, e, jest podświetlony, ten produkt się unosi, więc to też dla samej, e, dla samego pokazania się. Wiele osób jest w stanie po prostu zapłacić, wejść do Metaverse i po prostu takie, e, taki produkt zakupić. Dodatkowo będą różne przestrzenie, różne przestrzenie, załóżmy, zamiast jechać w niedzielę do galerii, w niedzielę już nie, w sobotę do galerii z całą rodziną, będziemy mogli wejść do Metaverse z całą rodziną, dzieci będą miały swoją przestrzeń na jednym z pięter galerii, gdzie będą mogły pograć w gry, poznać się między sobą, a rodzice będą mogli spokojnie pochodzić sobie po galerii e, i dokonać zakupów, dokonać zakupów e, i dobrze, do, dobrze spędzić czas, dzieci też będą zaopiekowane, więc tutaj możliwości są praktycznie nieskończone, a dodatkowo, e, jak taki klient wychodzi ze sklepu i nie dokonał zakupu, no to oczywiście na wszystkich banerach e, pokazujemy mu reklamy, że dostał promocję 10% na dany produkt, i że może wrócić zakupić ten produkt, a dodatkowo jeszcze mini awatara, który niedawno kupił ten produkt e, i on się. Świetla nad jego głową, co powoduje to, że po prostu zwiększamy sprzedaż. Um, I tak pokrótce tak wygląda metavers. Tak wygląda metavers i tak wyglądają doznania związane z metavers od strony um, kogoś, kto kupuje i sprzedawcy w sklepach. Naprawdę to zintensyfikuje um, sprzedaż dla sklepów i satysfakcję dla klientów. Kiedy w Wicat e-commerce zostaliśmy pytanie, dlaczego podpinamy inne platformy sprzedażowe, czyli umożliwiamy otwarcie na dowolnej platformie tak naprawdę, sklepu internetowego, a nie budujemy własnego SASA. Bo nie, nie rywalizujemy pod względem dostarczenia oprogramowania na rynku, tylko staramy się wykręcić jak największy wolumen obrotowy, korzystając z rozwiązań, które już dzisiaj istnieją. I teraz w technologii Web 3.0, czyli mówimy o połączeniu Web 2.0 z Web 3.0, czyli dostarczanie gotowego produktu, który dzisiaj istnieje na rynku, na rynku i przekształcenie go Właśnie w tą nową rzeczywistość. I teraz słuchajcie, i znowu możemy mówić, okej, okay, ale przecież są metawersy, budują się metawersy. W czym wy będziecie wyjątkowi? Oprócz tego, że dostarczacie rozwiązanie w e-commerce? W tym, że nasz metavers, oprócz tego, że jest samodzielną instancją, czyli samym metaversem z siebie, jako ADR, metawers dostępnym to jest to aplikacja, to również w innych metaversach będzie osobny land, właśnie gdzie osoby, czyli awatary przechodzące w danym metaversie wchodzą do galerii, Aderlo. Dzięki temu użytkownicy będą chcieli więcej spędzać czasu w tym konkretnym metaversie ze względu na realne korzyści, które dostają, bo użytkownicy dzisiaj przyzwyczajeni są do tego, że lubią dokonywać zakupów i ludzie lubią kupować, nienawidzą jak się im sprzedaje. I teraz internet zmienił to, właśnie te doświadczenia klienta i widzimy, że coraz więcej osób kupuje w internecie. To są już dzisiaj potężne liczby i nie wolno lekceważyć internetu pod względem dokonywania zakupów. I Dzisiaj, tak jak kiedyś, kiedy rozkręcał się Facebook, kiedy logowałem się do Facebooka, naszej klasy, i na początku wszystkich innych miejsc w internecie, to tam faktycznie nie było co robić. Człowiek się zalogował, za chwilę wylogował. Ale jak gdzieś ktoś powiedział, ej, słuchaj, bo tam w tym Facebooku dzieje się już to, to, to i to, zaglądałem tam kolejny raz. Nie? Tak było na początku, pamiętacie to? Te początki Facebooka i innych platform, i dokładnie dzisiaj mamy do czynienia z tym samym, jeżeli chodzi o świat metaversów ludzie wchodzą i wychodzą za chwilę i potem już nie wracają, bo nie mają tak naprawdę po co, nie, nie zajarzyli, o co tam tak naprawdę chodzi. I kiedy dostarczymy te nowe doświadczenia użytkownikom, czyli możliwości związane z dokonywaniem zakupu, ale właśnie w Web 3.0, to ludzie prędzej czy później i tak się przyzwyczają. Jeżeli my dzisiaj poważnie myślimy o zarabianiu dobrych pieniędzy, to musimy wykorzystać potencjał, który daje Web 3.0, metavers, ale również w połączeniu z fizycznie wydawanym pieniądzem przez klienta po to, żeby dostarczyć klientowi to, czego on konkretnie szuka i dostarczyć więcej emocji podczas robienia zakupu w internecie. I słuchajcie, jednym ze sposobów, które zaimplementowaliśmy też, to jest dzisiaj dobry program lojalnościowy. Program lojalnościowy powoduje, że klient chętnie wraca w dane miejsce, w którym dokonał zakupów ze względu na to, że ma realne korzyści z wymiany punktów, które otrzymał za dokonane zakupy. Jeżeli chodzi o Aderlo, wykorzystujemy token ACC ze względu na to, że klient 1% z dokonywanych zakupów będzie otrzymywał dokładnie w tym tokenie. Po co? Wtedy ma pracujący token z każdą transakcją, która odbywa się. Widzimy reakcję na blockchainie, czyli dochodzi do transakcji kupna tego 1% ACC z giełdy. I teraz możemy powiedzieć, że ale te transakcje będą nieopłacalne. Nie w momencie, bo też rozpracowaliśmy system, kiedy mamy swój portfel bezpośrednio na giełdzie, po API dochodzi do transakcji transakcji kupna-sprzedaży, więc w tym momencie nie ponosimy dodatkowych kosztów w obrębie infrastruktury giełdy, a z drugiego portfela przypisujemy wewnątrz naszego systemu odpowiednią ilość ACC po aktualnym kursie, w którym została dokonana. Na transakcja. I wtedy nie musimy animować rynku, tylko dochodzi do automatycznie zwiększającego się popytu na tokeny ACC. Na odpowiedni też system proof of stake, przytrzymania, tokenów tokenowstejkowania, wiele innych aspektów, to już indywi w indywidualnych rozmowach, bo gdybyśmy chcieli o wszystkim powiedzieć, nie ma po prostu szans, żebyśmy się wyrobili w 45 minut. Dokładnie tak. Tutaj także, żeby y, zbudować swoją, bo. Pierwsza rzecz to każde gdzieś tam Metaverse sprzedaje swoje landy. Landy w formie NFT. My tutaj mamy trochę inne rozwiązanie, ponieważ jesteśmy e-commerce'owym Metaverse, więc e, landami będą sklepy. Sklepy, które będziemy mogli prowadzić jako NFT, będziemy mogli prowadzić e, sami lub kupić sklep i go wydzierżawić. I tutaj, żeby spersonalizować ten sklep, żeby zrobić najlepszą wystawę. Oczywiście dostarczymy tutaj e, dla każdego właściciela e, NFT sklepów, dostarczymy e, Pełne narzędzie do układania rzeczy na półkach, do, do personalizowania tego sklepu, ale żeby zrobić nową wystawę, żeby ją dostosować do swojego sklepu, będzie trzeba oczywiście tutaj um, zapłacić w ACC-Coinie lub go swikować, żeby być pierwszym w kolejce i to też jest bardzo, bardzo ważne. No i tutaj każdy z Was może mieć takiego NFT landu, takiego NFT sklepu, gdzie później może go wydzierżawić i po prostu czerpać korzyści nie z samego prowadzenia sklepu, ale z posiadania takiego miejsca. Dlaczego to ma być atrakcyjne? No bo my jako projekt też do naszej, do, do, do e-commerce'owego Metaverse, będziemy ściągać ruch. Ściągać ruch, bo będziemy prowadzić szeroką kampanię. Szeroką kampanię, która będzie po prostu powodowała to, że użytkownicy instalują aplikację. Jak już ktoś zainstaluje aplikację, to zazwyczaj coś zakupi w takiej wirtualnej galerii, bo to jest już klient, który jest zdecydowany na zakup i dla samego też, na początku przynajmniej, dla samego Przeżycia dla samego experience, po prostu realizuje taki zapu, zakup, aby zobaczyć, jak to jest, kupić coś w Metaverse. Oczywiście później będzie miał od razu mechanizm, gdzie będzie mógł to opublikować na swoich social mediach. Dlatego posiadacze sklepu od razu będą mieli benefit w postaci kampanii reklamowej, kampanii reklamowej dostępu do bazy klientów, którzy będą po prostu pobierali metavers i będą w aplikacji, co będzie im dodatkowo zwiększało zyski. I tak jak mówiłem, to nie jest tylko dla ludzi z branży z rynku krypto, prawda, którzy są, którzy są wiedzą z czym to się ja. Je. To jest dla wszystkich ludzi, ponieważ tutaj płatności nie tylko będą przez krypto, ale także będą zawsze przez po prostu blika choćby. Rynek warty 120 miliardów złotych w naszym tylko kraju, jeżeli chodzi o ilość pieniędzy wydawanych przez konsumentów w sklepach internetowych, czyli marketplace. Połowa jeszcze dwa lata temu, dzisiaj to jest 33,5%, reszta to są sklepy internetowe bądź inne portale, przez które klienci dokonują zakupów w internecie. 2,5 miliona transakcji każdego dnia. 2,5 miliona transakcji. Jeżeli mówimy o 5%, to wyobraźcie sobie, o jakiej ilości transakcji mówimy, jeżeli chodzi o dokonywane w naszym całym systemie. Plus oczywiście to, co generuje Metaverse. Jeżeli chodzi o układ metawersu pierwszej wersji, widzimy 13 miejsc, jeżeli chodzi o obsadzenie odpowiednich sklepów internetowych na parterze, później pierwsze piętro i drugie piętro i poszerzanie tego do 300 tak naprawdę punktów sprzedażowych w każdym kraju, do którego wchodzimy. I mamy ułatwione ze względu na to, że musimy wiedzieć, jakie towary mają się znaleźć w środku, jakie to będą sklepy i korzystamy z całej infrastruktury e-commerce, czyli jeżeli mówimy o różnych projektach, które dzisiaj powstają, metaverse e, i tak dalej, oni są zdani tak naprawdę tylko i wyłącznie na siebie, więc ten odsetek projektów, które padają, są skazane na to ze względu na to, że nie widzą tej użyteczności albo nie są w stanie pokonać wielu trudności, których spotykają w budowie Biznesu. Jeżeli my mówimy o całej infrastrukturze, czyli systemika e-commerce, Aderlo jako osobny marketplace z gotowymi bazami towarowymi i obrotami, które generuje system, mówimy o dokładce, metawersie jako systemie wzbogacającym albo przekształcającym wejście z web 2.0 na web 3.0 jako dodatek i odpowiedni kierunek, który prędzej czy później czeka każdego z nas. Tak, ale też e, p, to trzeba wziąć pod uwagę, że będziemy mieli e, dla specjalnych branży i konkretnych i e komercyjnych branży specjalne mm, specjalne piętra, prawda? Czyli załóżmy, jeżeli chcemy kupić suplementy, to wchodzimy w diety, to wchodzimy sobie na konkretne piętro. I teraz wyszukując te same suplementy diety w Google, od razu widzimy tutaj e, pozycjonowanie stron i większości sklepów w ogóle nigdy nie spotkamy, nie spotkamy, bo po prostu Google nam na to nie pozwoli. Tutaj wchodzimy do wirtualnej galerii, możemy się przejść, tak jak po fizycznej e, galerii i dokonać wyboru. Poru przejść i faktycznie um, dostać wszystkie informacje um, na temat danego produktu. A teraz jeszcze czas, bo to jest myślę, że jedna z y, większych zalet tego projektu. Przede wszystkim gotowy marketplace, a druga to gotowa technologia metawersowa, gdzie w, y, najpóźniej w przyszłym kwartale w przyszłego roku będziemy mieli gotową galerię gotową galerię, w której można um, dokonać zakupu. Już dzisiaj mamy gdzieś tam pierwsze buildy, gdzie można sobie pochodzić awatarem. Um, po wirtualnej galerii i tutaj zachęcamy Was do ym, obserwowania na choćby telegramie grupy Aderlo, i ym, tam wszystkie filmy na pewno będą publikowane właśnie z nagrania ekranu z wirtualnej galerii. Także tutaj czas wykonania dzięki tej technologii, którą posiadamy my, dzięki tej technologii, którą tutaj udostępniamy dla wirtualnej galerii. Ten czas wykonania tej galerii będzie realny, a nie za X10-20 lat, jak wiele startupów obiecuje, a po drodze jeszcze pojadą na Majorkę, wydadzą wszystkie pieniądze i ym, przyjdzie kryzys na rynku. Tak jest. Właśnie w doborze odpowiedniej firmy szukaliśmy. Solidnego partnera biznesowego, który pozwoli zrealizować cały plan biznesowy pod względem wykonania całego met Metaversu. I dlatego wybór padł na Jakuba i Adama z ich technologią. Widzimy odpowiednią płynność poruszania awatarów, całego Metaversa, którego oni mają gotowego i dołożenie do tego odpowiedniej technologii z e-commerce. Więc cieszymy się bardzo, że możemy współpracować pod tym względem. Słuchajcie, Samikad e-commerce. Dzisiaj dziennikarze, którzy próbują się też do Jakiś wywiad i tak dalej, ze względu na to, że w tych trudnych czasach e, emisja akcji Kadi e Commerce zakończyliśmy w grudniu 4 miliony 300 zł Aderlo e, jako marketplace 2,2 miliona e, zakończona w lipcu i w tym momencie pracujemy już nad metaversem, nad tym, żeby. Dzisiaj wdrożyć tą technologię przejście z Web 2.0 albo połączenie umożliwić połączenie Web 2.0 z Web 3.0 dzięki właśnie technologii którą Adam zaakupił. Poczekaj, tutaj poczekaj, Jasne. Grzegorz, bo tutaj jeszcze możecie zobaczyć. Oprócz e, oczywiście w metaverse widzimy największy potencjał przynajmniej na początku dla branży premium i dla branży e, małych butików, butików premium. I tutaj proszę bardzo będziemy mogli zorganizować sobie wirtualny pokaz mody e, i oczywiście przymierzać ubrania na swoim avatarze. Też te ubrania będą odpowiednio prezentowane, będziemy mogli dodawać różne animacje, które dodatkowo po prostu będą maksymalizować cały czas sprzedaż, e, sprzedaż po prostu w tym wypadku ubrań, ale i każdych innych produktów. I tak naprawdę z każdą jedną branżą jesteśmy w stanie zrobić dokładnie to samo, obojętnie co byście nie wymyślili, cokolwiek, jakikolwiek ktoś ma ciekawy pomysł, albo zajmuje się jakąś konkretną rzeczą w życiu, prowadzi jakiś normalny sklep, prowadzi jakiś biznes, jesteśmy w stanie w pewnym sensie odzorować go i odzwierciedlić w metaversie, w odpowiedniej właśnie tak. w odpowiednim miejscu. Tak jak w tym wypadku, na przykład biuro podróży, proszę bardzo, także dla takich usług i w ogóle usług, e, usług premium, nawet usług prawniczych i innych, będziemy mieli skrzydła galerii, w których będzie po prostu można e, osią osiągnąć porad, czy e, po prostu e, skorzystać z usług branży, branży turystycznej. Ale tak jak mówiłem na debacie, to jest kolejne bardzo fajne zastosowanie to przy, w przypadku branży e, m, Usług premium, usług i e, przedmiotów premium, będziemy mogli tworzyć od razu wersję NFT i wersję wirtualną, wersję wirtualną danego przedmiotu, tak jak na przykład Kasia dzisiaj nosi cały dzień e, ze sobą naszyjnik z bitcoinem, e, diamentowo z brylantami z, z złoty, więc będziemy mogli i, i od razu skanując taki naszyjnik, możemy sobie zobaczyć, że jest on także NFT i ten, kto posiada taki NFT, jest potwierdzone, że ta osoba dokładnie jest właścicielem tego obiektu. Nie da się go podrobić, nawet jeżeli stworzymy identyczny drugi naszyjnik i z identycznymi brylantami, on nigdy nie będzie tym pierwszym, tym pierwszym z tej kolekcji, bo posiadacz tego drugiego nie będzie posiadał NFT i tak możemy też sprawdzać autentyczność produktów premium i to jest bardzo, bardzo fajne i bardzo ciekawe. Dobry metawers z dobrym pomysłem biznesowym przyciąga. I później duże marki, zresztą nie bez powodu dzisiaj, tak, Nike, Adidas wypuszczają swoje NFT-ki, oni nie za bardzo jeszcze wiedzą, co z tym zrobić, bo szukają tak naprawdę dobrego miejsca, w którym mogą tak naprawdę prowadzić swój biznes, gdzie otwierają swoje placówki. I wiele innych rzeczy związanych właśnie z wejściem do świata Web3.0. I teraz między innymi branża erotyczna, która daje też fantastyczne wyniki finansowe, wiemy w niemal każdym jednym aspekcie, a przeniesienie do metaversu tej branży powoduje, że znowu użytkownicy mają więcej doświadczeń, no i mogą więcej można powiedzieć uciech, korzystać z rozwiązań, które daje metawers pod względem tej branży. Widać to po poruszeniu na sali, jak wyświetliliśmy <laughs> tak ten slajd. A, I wiele osób też nie chce kupować w takich sklepach, zasięgać porad fizycznie w sklepach, więc tutaj um, bycie incognito, które daje nam Metaverse, ta prywatność będzie powodowała to, że po prostu klienci będą, będą tym zainteresowani. Słuchajcie te kajdanki, bo tutaj jest pytanie, że będzie widać kajdanki nad głową, jak ktoś kupi. No niektórzy chcą to pokazywać szczególnie w metaverse, ale załóżmy, że ktoś nie chce, to będzie mógł takie rzeczy też e, ukryć e, i nie pokazywać takich rzeczy. Tak, tak u ale siebie. to jest bardzo dobre pytanie z tymi kajdankami, bo nie chodzi o NFT, które ktoś kupi pod względem danego produktu, który jest umieszczony w sklepie erotycznym, tylko o kupno fizycznego produktu, który jest odzwierciedleniem w tym wirtualnym świecie. Czyli jeżeli on kupuje w metaverse konkretny produkt, to ten produkt jest realizowana wysyłka tego produktu, czyli Zika e-commerce, który obsługuje wszystkie zakupy dokonywane w internecie z całej sieci sklepów i marketplace'u aderlo. produkt jest wysyłany do klienta, a odzwierciedleniem właśnie z zakupów są nowe doświadczenia klientem, klienta pod względem decyzji na podstawie której on dokonuje tej decyzji właśnie zakupu konkretnego produktu, bo widzi, jak ten produkt działa, czyli wyobraźmy sobie w tej branży live y, jakieś inne rzeczy, awatar, który może doświadczać więcej rzeczy, niż normalnie oglądać na stronie konkretny produkt, którego ktoś szuka. Tutaj jeszcze pytanie, w całym Metaverse, w całej naszej technologii jest możliwość zakupienia subskrypcji premium i bycie totalnie incognito, więc jak mamy żonę, <laughs> która też robi zakupy w tym samym Metaverse, to możemy sobie być incognito, iść do takiego sklepu i Wtedy nie musimy się martwić tym, że po prostu się wyświetlą kajdanki, czy cokolwiek innego, co kupujemy nad naszą głową. Okej, okay, kolejna branża. Tak jak widzimy, tak naprawdę każda jedna branża, którą możemy wrzucić do metaversu, gdzie fizycznie dochodzi do sprzedaży w normalnych sklepach internetowych, czy możemy jakąś usługę czy zakupić, czy produkt zakupić, jesteśmy w stanie dzisiaj dzięki tej technologii wrzucić do. Metaverse jako osobne. Tak, e, sklep. i te, te wizualizacje, które widzicie, to są e, nie tylko wizualizacje, ale bardzo zbliżone będą obiekty 3D i obiekty sklepów e, w Metaverse i tak możemy to wszystko personalizować e, i dostosowywać do właśnie, do właśnie sklepów. Możemy odtwarzać sklepy fizyczne lub tworzyć całkowicie nowe, i tutaj ogranicza Was wyobraźnia, e, jakakolwiek chcecie i jakikolwiek sklep chcecie posiadać. Tak, żeby przymierzyć ciuch, są ważne rozmiary, i tutaj, tworząc awatara, można sobie wybrać pięć na razie różnych typów sylwetek, ale będzie to cały czas rozbudowywane, gdzie będziemy po, pokazywać, podawać własne swoje rozmiary, wymiary, wszystkie możliwe, i wtedy możemy przymierzyć na awatarze. Ale tutaj chodzi o też samo to, jak będziemy wyglądać, a czasami nawet potrafię sobie wyobrazić sytuację, jak wybieramy chudszego awatara niż jesteśmy, dużo bardziej umięśnionego i przymierzamy właśnie na takim awatarze i to poprawia nam humor, bo później myślimy w świecie realnym, jak już zakupimy taki produkt, że wyglądamy świetnie i możemy czuć się lepiej. Dokładnie tak, widzicie, tu każda branża ma zastosowanie, nawet takie najdziwniejsze branże, jak choćby e, branże budowlane i sprzedające artykuły e, dla domu, także mają zastosowanie w metavers, bo już teraz będziemy mogli w przyszłości na swoim landzie, w jakimś innym metaversie do, pokazać sobie dokładnie, e, przy zakupie otrzymamy takiego samego NFT-ka, na przykład e, kranu i będziemy mogli ten kran, czy cokolwiek innego, rower, postawić sobie na swoim landzie, w jakimś innym metaversie, nie tylko w wirtualnej galerii e, Aderlo. Tak, widzimy, że tych branż rzeczywiście jest sporo, RTV, AGD, jakieś armatura nawet, możemy później wprowadzać wizualizacje poprzez zdjęcia, konkretne wymiary, czy wprowadzanie tych wymiarów, wrzucanie produktów, ułożenie aranżacji wnętrz i tak dalej, i tak dalej. Więc Metaverse, akurat to co robimy, to co tworzymy dzięki technologii, którą dysponujemy, pozwala nam stworzyć naprawdę kompleksowe rozwiązanie dla wielu branż, które dzisiaj są dostępne na rynku i które sprzedają w internecie. Staramy się dostarczać takie rozwiązania przede wszystkim dla posiadaczy sklepów, które będą um, ułatwiały im dokładanie nowych artykułów do um, Metaverse. W niedalekiej przyszłości także w roadmapie jest to rozpisane, mamy um, w planach um, dostarczenie specjalnych czytników, czytników produktów 3D, wygląda to tak jak trochę taki pistolet, który robi bardzo dużo zdjęć. Obecnie jest problem z optymalizacją tych nośników, ale nad tym także pracujemy. Chodząc dookoła obiektu, po prostu go skanujemy. To jest skaner, który, ręczny skaner i możemy zeskanować każdy obiekt 3D i później możemy go automatycznie dodać, on się przeskalowywuje do odpowiedniej wartości poligonów, no bo tutaj najważniejsze jest, żeby to działało, żeby to było zoptymalizowane. Wiemy, jakie metawersy mają problemy, przede wszystkim z tym, że się zacinają userzy, tam nie mogą zobaczyć pewnych rzeczy, nie mogą po prostu z niego korzystać. My cały czas o to dbamy e, i właśnie te skanery także w przyszłości będziemy e, tutaj dokładać, żeby po po prostu jeszcze wzbogacać doświadczenia, żeby ktoś mógł sobie z każdej strony już obejrzeć e, ten produkt, przymierzyć e, i w ogóle wyobrazić. Jednym z fajniejszych rozwiązań, które postanowiliśmy zaimplementować do całego metaversu, jest możliwość dla sprzedawców, czyli dla osób, które są właścicielami danych sklepów internetowych, tworzenia własnych kolekcji NFT oprócz produktów, które są rozstawione na półkach w danym sklepie internetowym, gdzie ktoś fizycznie może kupić. Dzięki takim kolekcjom użytkownicy, czyli ich podstawowi klienci, mogą korzystać z o wiele większych promocji klubów i wielu innych rzeczy, które taki sprzedawca da swoim najlepszym klientom. Sprzedawca przede wszystkim buduje grupę docelową. Wiecie, jak dzisiaj ważne jest, szczególnie w świecie krypto, to jest widoczne, że musimy zbudować swoją grupę odbiorców, swoją grupę ludzi, którzy w nas wierzą, którzy kupują od nas produkty i którzy są zadowoleni z naszych usług. I to jest bardzo ważne i w dzisiejszym świecie, gdzie jesteśmy bombardowani wszystkimi możliwymi reklamami, nie wiemy tak naprawdę, co zakupić, jest przesyt informacji, ważne jest, żeby mieć tą grupę lojalnych klientów, których po prostu będziemy satysfakcjonować i którzy będą przynosić nam zyski. Sprzedawcy, którzy prowadzą swoje sklepy internetowe, albo bo sklepy fizyczne siłą rzeczy będą namawiali swoich klientów do tego, żeby robili zakupy w metaversie. Dzięki właśnie bogatszemu doświadczeniu, dzięki unikalności, że oni mają coś, czego nie mają inni, a klienci dostaną większą wartość w stosunku do miejsc, gdyby robili zakupy w innych, u innych sprzedawców. I teraz e, słuchajcie, no właśnie. E, czyli kolekcje NFT, gdzie użytkownicy mogą sobie, czyli sprzedawcy mogą sobie tworzyć własne kolekcje na podstawie czy produktów e, dla swoich potencjalnych klientów, ale również miejsca, które są do rozdysponowania w całym naszym metaversie, również. Stanowią kolekcję NFT. Połączenie kolekcji premium, gdzie tylko i wyłącznie 100 sztuk na cały świat, które stworzyliśmy, NFT w, w, tak naprawdę podzielone na 10 podkolekcji, o których zaraz też powiemy. A oprócz tego NFT, który daje tak zwany akt własności użytkownikowi do posiadania danego lokalu. Jedną również z ciekawszych rozwiązań, które wprowadzamy, jak klient. Kupi dany produkt, niezależnie od tego czy w metawersie, czy kupi go w marketplace Aderlo, dzięki aplikacji, którą za niedługo będziemy mogli pobrać w App Store albo Google Play, będzie mógł sobie stworzyć, wygenerować też token NFT dla danego produktu, który kupił, czyli nadać mu dodatkową wartość poprzez historię. Wyobraźcie sobie, że zaprosimy do współpracy, do zakupów na Aderlo celebrytów, znane osoby, YouTuberów, influencerów, i wiele innych postaci, które mają grupy swoich osób, społeczności i zaoferują im dostęp. Do odpowiednich kolekcji, do odpowiedniej wartości, do organizowanych spotkań, jakiś tylko i wyłącznie dla tych, którzy posiadają NFT. A dzięki temu właśnie osoby czy klienci, którzy dokonują zakupów na Aderlo, nadają tą dodatkową wartość dla produktu, który kupują, czyli unikalne rozwiązanie kolejne na skalę światową. Ale także dzięki tym NFT e, możemy ten produkt troszeczkę sobie wyobrazić w świecie rzeczywistym. Mam e, taką przyjaciółkę, której mama uwielbia kupować rzeczy dla domu, organizować swój dom, ogród i tak dalej. E, potrafię sobie wyobrazić sytuację, gdzie ona posiada swój land, swój land w Metaverse, Aderlo, w Planetary, czy gdziekolwiek indziej i ona chce e, tam sobie zbudować ten swój dom, zwizualizować, bo dzisiaj wizualizacja nawet przed budową jest bardzo ważna. Chce zobaczyć, jak to będzie wyglądało, pochodzić tam tym awatarem, poczuć, jak będą te pomieszczenia wyglądać, żeby później wybudować fizyczny dom. E, I e, kupując taki przedmiot, kupując... E, Przedmiot lub będzie mogła sobie kupić ten przedmiot tylko jako NFT, żeby sobie go wypróbować, na przykład kran, blat, stolik, łóżko, cokolwiek innego, będzie mogła go sobie ustawić dokładnie w przestrzeni, którą sobie stworzyła na swoim landzie. Załóżmy, będzie to dom. Chcę sobie zbudować dom, więc już urządzony w pełni dom z tak naprawdę kosztorysem, bo tu już możemy od razu do tych NFT dopisywać ceny i od razu będzie nam wyskokiwał kosztorys. Będziemy mogli sobie stworzyć przestrzeń, którą później odtworzymy w świecie rzeczywistym, więc zupełnie inna sytuacja, nie odtwarzanie z świata realnego. Do metawersy, tylko właśnie z metavers do świata realnego, i idąc później do projektanta, będzie mogła pokazać, chce dokładnie tak, żeby to wyglądało, albo nawet zaoszczędzić na koszcie projektanta, przynajmniej wystrojów wnętrz. Tak, a tutaj widzicie na ekranie w tym momencie akt własności notarialny w świecie wirtualnym, czyli NFT dający gwarancję posiadania danego miejsca w całym metaversie. Czyli własnej placówki handlowej. I tak jak było już wspomniane, osoba, która posiada ten akt własności dla danego miejsca, ma dwa wyjścia. Jedno z tych wyjść to jest to, że może wynajmować komuś, kto chce podnająć. Wyobraźmy sobie Nike, Adidasa, który będzie chciał wynająć lokal, pomieszczenie. W naszej wirtualnej galerii, albo samodzielnie też prowadzić sklep internetowy, jeżeli ma pomysł na biznes. Więc też kolejny, kolejne miejsce, kolejna gałąź zarabiania pieniędzy właśnie dzięki Metaverse Aderla. Ale oprócz tego również wdrożyliśmy system przytrzymania tokenów ACC. Dlatego, że aby prowadzić taki sklep i mieć prawo do użytkowania danego lokalu, oprócz tego NFT trzeba zdeponować milion tokenów ACC na czas użytkowania lokalu, czyli prowadzenia biznesu. Właśnie robi to ten, kto fizycznie będzie wykonywał operacje biznesowe, czyli budował swoją markę na takim miejscu. Słuchajcie, w ogóle to bardzo dużo wam tutaj opowiadamy i o Metaverse, i wszyscy wam opowiadają i to jest bardzo fajna pieśń przyszłości, ale chodzi, Chodzi o biznes. Wszyscy muszą zarobić i to jest najważniejsze. E, więc y, przede wszystkim w tym projekcie powinniście zapamiętać to, że będzie to projekt mobilny, który będzie dostępny już teraz. W końcu przyszłego roku na pewno będzie dostępna galeria, w której będzie można dokonywać zakupów z pierwszymi sklepami i z dużą, e, dużą kampanią marketingową. E, dla właścicieli sklepów jest to świetna okazja, żeby w, sprzedać więcej produktów e, i sprzedać produkty, których normalnie by nie sprzedali. Dla posiadaczy NFT, NFT landów, który, e, NFT, przepraszam, landów. NFT, e, sklepów, które już teraz są e, sprzedawane, będzie można e, m, zarobić na tym, że będzie się wynajmowało te przestrzenie. I w przyszłości dla Adidasa czy dla innych firm, które także będą chciały mieć swój butik i organizować tam eventy, bo będziemy mogli robić tam pokazy mody. E, no i na tym zarobić, bo to, to jest najważniejsze, żeby na tym zarobić. I ten e-commerce, który już jest, który już można robić przez Aderlo, będzie można robić, e, doznając wszystkie, cały fan, całą zabawę, właśnie z zakupów wirtualnej galerii handlowej już niedługo. Oprócz tych kolekcji NFT, które, o których mówiliśmy, czyli właścicieli sklepów internetowych i tych, gdzie każdy użytkownik dokonujący zakupów na Aderlo, czyli marketplace czy też w metawersie, może wygenerować własny token NFT i zbudować wokół tego odpowiednią społeczność, czy nadać dodatkowej wartości danemu produktowi, który zakupi. Wyobraźmy sobie, że suszarka do włosów kupiona jest przez jakąś celebrytkę i w tym momencie ten token NFT chętnie jest kupowany na rynku, podnosi wartość, a wszyscy użytkownicy, którzy wykupią dostęp, czy takie tokeny NFT takiej konkretnej osoby, Otrzymują dodatkową wartość. To również, słuchajcie, Aderlo samo w sobie też wypuściło i wypuszcza dwie kolekcje e, tokenów. I na cały świat 100 sztuk z kolekcji premium, gdzie decydujący głos przede wszystkim, zaraz powiemy e, trochę na ten temat, ale już tak naprawdę czas nam się kończy. E, 100 sztuk tokenów z kolekcji premium i 1000 z kolekcji standardowej. E, I również. E, nie będzie więcej tych tokenów na całym świecie. Miliony użytkowników wiemy, jeżeli jest wysoki popyt, a mała podaż czegoś, no to automatycznie cena rośnie i mamy użyteczność tokenów NFT, a nie tylko to, że jest obraz, który rośnie, wartość a nie wiemy dlaczego, prawda? Tak jest. I w ogóle wszystkie informacje są dostępne, tak jak mówiłem, na grupce na Telegramie, prawda, Grzegorz? Gdzie tam Dokładnie możecie tak. zadać też wszystkie pytania i e, e, team odpowie Wam na wszystkie pytania, które z, zadacie. E, na wie... Telegramie wystarczy wpisać Aderlo NFT razem i wtedy wyświetli wam się grupa. E, Aderlo, społeczności polskiej. Tak jest. I tam są wrzucone wszystkie informacje wraz z gdzieś tam wizualizacjami, wraz z wszystkimi informacjami o Aderlo i z filmami, które prowadzi Grzegorz. i Ja również gdzieś opowiadam o metaverse i o tej technologii, której w branża e-commerce wchodzi. Bardzo myślę, że jedna z szybciej wchodzących branży i która ma tam faktycznie realne zastosowanie, i możecie sobie to wszystko gdzieś tam poczytać i dowiedzieć się, jak zdobyć choćby taki sklep już teraz i być po prostu e, właścicielem takiego sklepu i móc go później dzierżawić lub samemu sprzedawać tam swoje produkty e-commerce, e, jakie chcecie. Tak jest. Słuchajcie, przedstawiliśmy Wam w tym krótkim czasie na tyle, na ile było możliwe, połączenie Web 2.0 z Web 3.0 w branży e-commerce. E, jeżeli Wam się podobało, to prosimy o oklaski, dziękujemy bardzo. A to ostatnie minuty, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to zapraszamy do zadawania pytań. Nie ma pytań. Cały UI od strony wirtualnej galerii handlowej będzie tak zbudowany, UI UX, czyli User Experience, żeby właśnie ta ścieżka zakupowa była bardzo szybka i żeby właśnie user, który posiada jedną aplikację, a nie wiele aplikacji e, różnych sklepów, wchodził do tej aplikacji i cały czas gdzieś tam był, e, miał sugestie, był bombardowany informacjami, że może dokonać zakupu szybko teraz i dużo łatwiej, dużo sprawniej, więc to... to Jeżeli chcemy, możemy dokonać zakupów oczywiście na portalu Aderlo, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że właśnie dużo użytkowników, znaczy jest grupa użytkowników, która właśnie chce długo dokonuje zakupów, długo dokonuje wyborów produktów, porównuje je, chodzi po tym internecie i szpera, i to jest właśnie bardzo ważne, tak jak fizyczne sklepy często kładą sklep na sam, e, chleb na samym końcu sklepu właśnie po to, żeby e, użytkownik był zmuszony do przejścia przez cały sklep i zakupienia tej bułki e, i po drodze może zakupić dodatkowe e, przedmioty i tutaj to jest jeden z mechanizmów, który tutaj na pewno e, też będzie działał, a dodatkowo no Jesteśmy w czasach bardzo dziwnych. Cały czas możemy mieć choćby galerie zamknięte. Ludzie, którzy chodzą do galerii i będą na przykład przyjdzie nowa fala pandemii, ludzie będą się po prostu bali, chodzić do galerii. Tutaj dajemy tą ciągłość, tą ciągłość całego doświadczenia i nie musząc wychodzić z domu, ubierać się, malować, możemy po prostu poczuć się, jakbyśmy w tej galerii wirtualnej byli, a dodatkowo jeszcze zamówić sobie na uberze do domu jakieś jedzenie, które normalnie byśmy zjedli w tej galerii. A propos to bardzo dobre pytanie jest, bo mówimy tutaj o dwóch rzeczach: o czasie dostawy danego produktu i przy Aderlo mamy konstrukcję również opartą o punkty fizyczne w każdej miejscowości, dzięki czemu zaawansowane algorytmy mierzące, skąd dana osoba robi zakupy, jest w stanie otrzymać dany towar. Do siebie już bezpośrednio pod drzwi do czterech godzin od momentu złożenia zamówienia, gdzie przez zaawansowany algorytm jesteśmy w stanie oszacować, jakie produkty, w jakim mniej więcej obszarze będą schodziły najczęściej. I w tym momencie te produkty, jeżeli system rozpozna, dostarczy kurier w miarę możliwości, oczywiście korzystając z gotowych rozwiązań infrastruktury kurierskiej, miejskiej, do klienta pod drzwi. Ale z drugiej strony dzisiaj przedsiębiorcy wydają masę pieniędzy na pozyskanie klientów, prawda? Pozyskują tych klientów, ale już nie doceniają możliwości, jakie są związane z utrzymaniem tych klientów mniejszym kosztem, czyli z budowaniem tej społeczności, otoczki cały wokół całej marki i tak i I teraz metavers Web 3.0 z dobrym rozwiązaniem, czyli budową marki, pozwoli budować tą społeczność, to, to zaufanie, te relacje z klientem końcowym robiącym zakupy, nawet w fizycznym sklepie bądź sklepie internetowym danego przedsiębiorcy. Kiedy on kieruje tam ruch, buduje z nim te relacje i społeczność. Więc mówimy o nowym trendzie. A nie pozostawiamy tego właśnie w taki sposób, jak w określonym pytaniu, dlaczego. Tak. I to jest nowy trend, i to nie znaczy, że zniknie zwykły e-commerce i że nie będzie zwykłych sklepów dla ludzi, którzy chcą sobie wejść i bardzo szybko kupić buty konkretne, które wiedzą, ale to jest dodatkowy, dodatkowe, miejsce, gdzie ludzie będą spędzać czas, gdzie ludzie będą mogli dokonywać zakupów, do, łapać najlepsze oferty i gdzie będziemy mogli po prostu maksymalizować, maksymalizować, sprzedaż jednocześnie nie zwiększając tych kosztów, bo jeżeli tak mamy jakiegoś pracownika w sklepie, to on także może. Doradzać w świecie wirtualnym. Okej, okay. słuchajcie, zrzucałem, wiem, że jest pytanie, ale zrzucają nas już ze sceny. Czas już dziękujemy, w bardzo. powinien się rozpocząć chyba następny wykład. Tak jest na stanowisku, można podejść. Jesteśmy dostępni przy stanowisku Aderlo na głównym Chodzie.